Za wszystko dziękujcie Bogu. Taka jest bowiem wola Boża względem was. Po grecku tam jest sformułowanie en panto te eucharisteite, czyli można byłoby to przełożyć w każdej okoliczności dziękujcie, w każdym położeniu dziękujcie, zawsze dziękujcie, w każdej chwili, w każdym miejscu dziękujcie. Teraz można byłoby się zastanowić, jak to w każdej okoliczności, czyli w upokorzeniu też, czyli w porażce też, czyli przed grzechem też, po grzechu też, w każdej okoliczności, w każdym miejscu. Dlaczego to, a jak uzasadnia to, żeby w każdym położeniu dziękować? Nie tylko wtedy, taka ludzką wdzięczność, jeżeli coś zobaczę, że jakieś dobro od kogoś otrzymałem. W każdym miejscu dziękować Bogu. I jak to uzasadnia święty Paweł, bo to są jego słowa? Taka jest bowiem wola Boża względem was. Czyli uzasadnia to wolą Bożą. Czyżby wola Boża zawierała w sobie jakieś zło, upokorzenie, brak sukcesu? Święty Alfons Liguori, doktor Kościoła, napisał takie dziełko o zgadzaniu się na wolę Bożą. Jest dostępny w internecie, bardzo gorąco polecam. Niesamowite treści. I on tam mniej więcej daje taki podział na to, co Pan Bóg daje nam i na to, co dopuszcza. Zazwyczaj to, co daje, to my odbieramy jako właśnie przyjemne, radosne, dobre, zadowolenie nam towarzyszy w tym. A to, co dopuszcza, to zazwyczaj coś przykrego, jakaś choroba, jakieś nieszczęście. I myśl jest taka, świętego Alfonsa, że w teologii taki podział na to, co Pan Bóg daje i na to, co dopuszcza, w teologii jest ważny ten podział. Ale w życiu codziennym może być szkodliwy. Może być szkodliwy. Dlaczego? Bo w takim wypadku ja mogę przyjąć i podziękować za to, co Pan Bóg mi daje i mogę się zbuntować, prosić o odrzucenie tego, co jest trudne, co jest upokarzające, co mi nie pasuje, przez co cierpię. A jak to było z Jezusem? W Ogrójcu modlił się: Ojcze, oddal ode mnie ten kielich, lecz nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. I za chwilę, co to była za wola? Tu na krzyżu wyrażona, wola Ojca. Tam doszedł, do najbardziej haniebnej śmierci. I czy to jest rzeczywiście wyraz miłości Bożej? Cała rzecz będzie się rozbijać o to, czy my wierzymy rzeczywiście w opatrzność Bożą. I czy jesteśmy gotowi, żeby nasza wola została ukrzyżowana i żeby zjednoczyć swoją wolę z wolą Bożą. Życie zostało nam dane tylko w tym celu, aby zrezygnować ze swojej woli i zjednoczyć swoją wolę z wolą Boga. Od podstawówki się uczyliśmy, żeby pełnić wolę Bożą w życiu. O to chodzi w chrześcijaństwie. Ale co tą wolą Bożą jest? Święty Alfons Liguori podpowiada: nie tylko to, co Pan Bóg daje, ale również to, co dopuszcza. To jest wolą Bożą. I niesamowite jest to, że skoro Pan Bóg coś dopuszcza, to tylko dlatego, że ma w tym plan. Niesamowity plan. Plan pełen dobra. Nie pełen kary, złości, bólu, cierpienia, dla samego bólu i cierpienia. Nie. Dla dobra, naszego dobra. Dla wyzwolenia nas z grzechu. Gdyby w cudowny sposób jakaś rodzina została ocalona i chłopczyk w tej rodzinie by miał pełną rodzinę dzięki jakimś cudowi, że nie umarli, to byśmy powiedzieli o takim przypadku, że opatrzność Boża czuwała nad tą rodziną, nad tym chłopczykiem. Ale gdyby temu chłopczykowi nagle zmarła cała rodzina i gdyby został sam, czy wtedy byłaby również opatrzność Boża, czuwałaby nad tym chłopczykiem? Również by czuwała, również byłaby opatrzność Boża. Rzecz się rozbija właśnie o to, czy my wierzymy w to, że Pan Bóg ma plan na nasze życie, że wszystko w Nim ma swoje miejsce, również zło ma swoje miejsce. I jeżeli ono jest wokół nas, w świecie, to tylko i wyłącznie po to, żeby z tego ogromne dobro wyprowadzić i w żadnym innym celu. Jeżeli by jakieś zło było w świecie, z którego żadne dobro by nie mogło wyniknąć,
w naszym życiu również, to by tego Pan Bóg po prostu nie dopuścił. Dlaczego? Bo nas kocha. Dlatego nie daje nam tego. Ale czy kolejne pytanie o wiarę? Czy wierzymy w to, że Bóg nigdy nie jest bezradnym widzem na arenie naszego życia, na którym się zmagamy i Pan Bóg jak bezradny widz patrzy na to, co my tam grzeszymy, jakie inni nam rany zadają, jakie choroby się pojawiają, wzrusza ramionami, no nic nie mogę z tym zrobić. Żadne dobro, ewentualnie może jakoś trochę zaleczyć, że była choroba, no to nie będzie choroby. Że niesamowite dobro chce z tego wyprowadzić, że zawsze gra pierwsze skrzypce na tej arenie, nigdy nie jest bezradnym widzem. Czy my w to wierzymy? Czy wierzymy w to, że Pan Bóg jest absolutnym Panem i władcą historii, Panem i władcą historii naszego życia, że ta historia naszego życia jest historią świętą? I rzeczywiście, skoro Pan Bóg przeprowadza swój plan, bo przeprowadza, i nawet zło tego świata, wszystkie okropności mają swoje miejsce w tym planie, to pozostaje tylko zgodzić się na ten plan, zgodzić się na wolę Bożą. Wolę Bożą, która jest wyrazem miłości Boga, Jego dobroci wobec nas. A za dobro po prostu trzeba podziękować. I nie chodzi o to, że jak ktoś zgrzeszy, to dziękuję Ci Boże za to, że miałem okazję do grzechu, za to, że zgrzeszyłem. Nie. Ale jest niesamowita okazja, na przykład po ulegnięciu pokusie, żeby powiedzieć tak, na przykład, Boże, dziękuję Ci za to, że mi pokazałeś, jak mało sam z siebie mogę, że upokorzyłeś moją pychę, że widzę, jak bardzo jestem od Ciebie zależny, jak bardzo Ciebie potrzebuję i jak mało mogę, gdy Ty odejmiesz swoją łaskę. Dziękuję Ci za to. W każdym położeniu dziękujcie. En panto te eucharisteite. Wiara, którą jest łaską, jest poznaniem nadprzyrodzonym, nie jest jakimś uczuciem. Wiara daje zupełnie inne spojrzenie na rzeczywistość. Jeden obraz, żeby to zrozumieć. Materiał, gobelin. Wyobraźmy sobie, pewnie widzieliśmy taki, który z jednej strony ma jakieś poskręcane nitki w sposób chaotyczny, jakieś guzły mało estetyczne, jakiś chaos na tym panuje materiale. Ale okazuje się, że jak przewrócimy na drugą stronę, to to wszystko jest zaplanowane. To służy temu, żeby na drugiej stronie przedstawił nam się wspaniały obraz. I ten, kto nie ma wiary, będzie patrzył na życie swoje i będzie widział tylko chaos. Tam Boga nie ma, tam jest jakieś poskręcane nitki, guzły, jakiś bezsens. A ten, kto uwierzy, będzie zdolny do tego, żeby zobaczyć drugą stronę i popatrzeć i się zachwycić tym, jakie to jest mądre, jakie to jest zaplanowane, jakie wszystko ma swoje miejsce. Bóg wykorzystał zatwardziałość faryzeuszy i ich złość, którzy go ukrzyżowali. Mało tego, on mówi, że to nikt mi życia nie zabiera, ja sam je daję w Ewangelii Jana. On był absolutnym panem i władcą. My możemy patrzeć na życie tak na zewnątrz, no jak? Ludzie go ukrzyżowali, jak nikt mi nie zabiera życia, jak mu zabrali życie. Nie, nikt mi życia nie zabiera, ja sam je daję. Wcale nie muszę pójść na tę śmierć krzyżową, mówi Jezus. Ja sam je daję, ja tam idę. Dlaczego? Bo taka wola Ojca jest. I można rzeczywiście patrzeć powierzchownie na to wszystko, co zostało powiedziane i powiedzieć, Pan Bóg ma jakiś taki plan, nie ma tam za wiele dobra, wymyśla jakieś sobie plany, jakiś okrutnik, w którym jest tyle zła i jeżeli nie wejdę w ten plan, to wypadam z gry po prostu. No to ja dziękuję za takiego Boga, dziękuję za taki plan, mam swoje plany, swoje marzenia, swoje pragnienia i je chcę realizować. Ale można też popatrzeć głębiej, popatrzeć z wiarą i zobaczysz, że rzeczywiście to ma sens. Że wszystko, absolutnie wszystko, czego doświadczam, każdy detal mojego życia jest wyrazem miłości Boga do mnie, Jego dobroci. Często tego nie czujemy, nie widzimy, ale możemy w to uwierzyć. Jeżeli uwierzymy, przyjdzie również zrozumienie, to da się zrozumieć. Chciałbym tutaj długo o tym opowiadać, nie ma niestety czasu, żeby to wytłumaczyć lepiej. Trzeba tutaj tak poza tym nie tylko dużo tłumaczyć, ale dużo się modlić, wpatrywać się godzinami w krzyż i odczytać to, co ja tutaj w krótkim czasie staram się przedstawić. Trzeba mocno poszukiwać, trzeba chcieć zjednoczyć swoją wolę z wolą Bożą, ukrzyżować swoją wolę.
Oczywiście. Nie chodzi o to, żeby teraz, zgadzając się na wolę Bożą, na to zło, które się we mnie dzieje, czy wokół mnie, nie chodzi o to, żeby założyć ręce i powiedzieć, że no to ja nic z tym nie robię, jak jestem chory, to nie idę do lekarza. Nie. Nie chodzi też o to, że to jakiś Pan Bóg mnie kara, ja mam to się korze poddać, bo dziecko chore i to znaczy, że to wyraz kary Bożej. Nie, nie o to chodzi. Trzeba dalej pełnić przykazania, trzeba starać się robić to, co w mojej mocy, żeby zmieniać ten świat na lepsze. Owszem, ale powiedzcie, bracia i siostry, ile w tym świecie jest rzeczy, których nie możemy zmienić, które są po prostu nieuniknione, które nas denerwują, które nam przeszkadzają. Co z nimi trzeba zrobić? Po prostu się zgodzić na nie. Po prostu. Jako wyraz. Przyjąć z ręki Boga. Jako Jego wolę. Ile to razy gdzieś nie mogliśmy być. Na jakiejś modlitwie, na jakiejś pielgrzymce, w jakimś sanktuarium. I sobie pomyśleliśmy, ile łask nas ominęło przez to, że ja tam nie mogę być. No bzdura. Jeżeli tam nie mogłem być, to znaczy, że to nie była wola Boża. I jeżeli się zgodzę na to, że po prostu nie mogę tam być, to o wiele więcej korzyści odniosę, niż gdybym wszystkie sanktuaria świata odwiedził, nie byłoby we mnie wtedy i zarazem nie byłoby we mnie wiary w opatrzność Bożą, w miłość Boga do mnie, w każdym detalu życia. Z jednej strony właśnie pełnić wolę Bożą, pełnić przykazania, ale istnieje o wiele bardziej skuteczny sposób uświęcenia, jednoczenia swojej woli z wolą Bożą. Po prostu przyjąć nieuniknione rzeczy, które nas spotykają. Dzisiaj jeszcze, po poprzednim kazaniu, które głosiłem, podeszła do mnie jedna kobieta i opowiadała o córce, która wyszła dopiero ze szpitala, jest bardzo chora. No i powiedziałem wprost, w oczy, miałem taką możliwość. Proszę ufać. W tym wszystkim jest plan, niesamowite dobro. Jeżeli Pan Bóg to dopuścił, niesamowite dobro z tego chce wyprowadzić. Jeszcze nie rozumiemy tego, jakie to dobro, ale na pewno ono będzie. Trzeba się modlić, trzeba ufać, trzeba robić to, co w naszej mocy i przyjąć trudną wolę Bożą. Dzisiaj dzień papieski. Wspominamy Jana Pawła II. Kapitalne dwa przykłady z jego życia na uzasadnienie tego, o czym mówię, uzasadnienie Słowa Bożego. Pierwsza rzecz, tym chłopczykiem, o którym mówiłem na początku, to Karol Wojtyła. Stracił mamę, gdy miał 10 lat. Ojca, brata, gdy miał 12. Niedługo potem ojca. I przecież te wydarzenia wyciosały jego osobowość. Nie mielibyśmy takiego Jana Pawła II, gdyby nie tamte wydarzenia. Można byłoby dywagować, co by było, gdyby. Nie wiemy, ale na pewno nie byłby taki. Byłby inny. Na pewno inna osobowość. Wiemy, psychologia się rozwija, jak bardzo rodzice mają wpływ i takie traumatyczne wydarzenia na psychikę młodego człowieka. I druga sytuacja. Po zamachu na Jana Pawła II pojechał Jan Paweł II do Fatimy, żeby ofiarować Matce Bożej Fatimskiej kulę, nabój, którym został przebity przez Ali Akce, czy przestrzelony. I okazało się, że w koronie Matki Bożej jest idealne miejsce na ten nabój. Tak jakby ktoś, kto tworzył tę koronę, wiedział i zrobił miejsce idealnie pasujące do tego naboju. Oczywiście nie miał takiego zamysłu, bo nie wiedział, kto miał zamysł. Wszechmogący Bóg, który wszystko ogarnia. Jak ja czegoś nie ogarniam, to się pocieszam tym, że Pan Bóg chociaż ogarnia. I już na zakończenie. Uczestniczymy w Eucharystii. Eucharystia z greckiego dziękczynienie. I chciałbym, żeby ten czas, konkretnie ta msza, była czasem dziękczynienia. Dziękczynienia za to, co trudno nam przyjąć, trudno się zgodzić. Czasem to są banały, jak na przykład wzrost, waga, wygląd, to kogo znałem, kogo straciłem, znajomości, przyjaźnie, drobne sprawy. Ale czasami od drobnostki naprawdę życie duchowe i modlitwa się rozbija. Po prostu podziękować Bogu, że przeprowadza swój plan, że jest Panem i Władcą. I z pełną świadomością wypowiedzieć słowa modlitwy Ojcze Nasz. Bądź wola Twoja. Tylko czy my rzeczywiście wierzymy w miłość Boga do nas
i w opatrzność Bożą.